przeżyłem wszystkie kolejne jakby takie daty graniczne, że lekarze mówili, że tutaj 18 lat, że nie dożyję, nie wiem, 25, 30, teraz już mi nikt nie mówi, bo nikt nie wie, ile jestem w stanie żyć. Trudno jest jakby, no, żyć z taką chorobą, to jest naprawdę ciężkie psychicznie, ale jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają i pomagają ci realizować swoje plany i marzenia, to jest dużo lepiej. Jako dziecko byłem religijny, ale pamiętam, że bardzo się modliłem o to, żebym wyzdrowiał jako dziecko, bo też wszyscy mi wokół mówili, że mi to pomoże, że wtedy po prostu może będę cudownie uzdrowiony. A myślałeś, że ci to pomoże? No jako dziecko mało, jako siedmiolatek czy tam sześciolatek, to myślałem, że mi to pomoże, ale po prostu w pewnym razie jak już usiadłem na wózku, to stwierdziłem, że nie, to nie pomoże, to jakby to ta sfera nie jest dla mnie. Tak właśnie dziecko raczej traktuje religię właśnie jako taki handel wymienny, że ty się modlisz i coś dostajesz. Jako dziecko nic nie dostałem, to stwierdziłem, że to nie ma sensu, ale później jako dorosła osoba po prostu trudno mi uwierzyć w coś niematerialnego. Jakby jestem osobą, której trudno być religijną, jakoś to jest dla mnie duży problem. I to nie chodzi o chrześcijaństwo, czy buddyzm, czy jakieś inne religie. Po prostu nie jestem osobą religijną i bardziej się przejmuję tym, jak inni zareagują na moją śmierć. Jest przedwczesną, że to jest jedyna rzecz, która mnie martwi. Jakby to, że ja umrę, jakoś nie jest dla mnie straszne. Jakby no, i tak czuję, że wygrałem. Dzień dobry, moi drodzy, witam w Imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Pacierek, a dziś goszczę Wojtka Sawickiego. Cześć, Wojtku. Cześć, Karol. Wojtka możecie znać przede wszystkim z profilu instagramowego Life on Wheels i na tych Wheels przyjechał. Bardzo się cieszę, że udało się bezproblemowo wjechać do mnie do studia. Bardzo wiele mam tematów, które chciałbym z tobą poruszyć, ale pomyślałem, że dla dobra swojego, dla dobra słuchaczy i widzów i dla dobra w ogóle ludzkości... Oj, aż tak? Aż tak. To zacznę od czegoś, co wrzuciłeś nie tak dawno na swój Instagram, mianowicie bingo niepełnosprawności. Ja pomyślałem, że po prostu przejdźmy przez to bingo na początku, okay, żeby potem już nie było tych w top. Okej? Okay. Jedziemy. Będzie mi łatwiej też zapamiętać, więc tak. Bingo niepełnosprawności, kochani. Uczmy się wszyscy. Po pierwsze. Znaczy, to jest, kolejność jest dowolna. Mówienie za głośno. Mówienie jak do dziecka, mówienie w trzeciej osobie, zwracanie się do osoby opiekującej zamiast do osoby, z którą się rozmawia. Używanie zwrotu modlę się za ciebie, mówienie na ty. Jesteś bohaterem, jesteś inspiracją. Co za tragedia? Gapienie się. Nie wyglądasz na osobę z niepełnosprawnością. To nieco nie dotyczy. Że nie wyglądasz? Tak. Czy że się gapisz? Że się gapię. Okej. Okay. Jesteś atencjuszem. To ciebie dotyczy. Tak. Bingo. Wolałbym umrzeć. Warzywo. Znam takiego uzdrowiciela. O uzdrowicielach będziemy rozmawiać. I wreszcie ostatnie. Znam takich jak ty. Pewnie nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością się podpiszą z każdym z tych pól. No nie, to już... Oczywiście. Też chciałbym tą jedną rzecz wyjaśnić, bo może być kłopotliwa dla rodziny mówić, że... Na ty, to chodzi o to, że jeśli do wszystkich zwracasz się pani, a do osoby na wózku z niepełnosprawnością mówisz na ty, to tylko chodzi o takie sytuacje, bo jakby nie ma problemu, że ktoś mówi na mnie na ty, po prostu nie chce być inaczej traktowany. Jasne. Ja będę mówił do ciebie na ty. Proszę bardzo. Także mamy... Ale ja staram się tutaj z wszystkimi mówić. No właśnie. Mówić na ty. Jest kilka wyjątków, ale to zwykle są osoby dużo ode mnie starsze i tylko wtedy mam ten... Oczywiście. Ja nie wiem, czy to jest dyskomfort. Jakąś taką, wiesz, taki szacunek chyba bardziej w wieku. Powiedz proszę, Wojtku, bo to mnie bardzo zastanawia i nie znalazłem tego w wywiadach czy w różnych materiałach, które z tobą są. A tak, słowem wstępu... Chorujesz na dystrofię mięśniową Duchenna od wielu lat. Mówisz o tym. I w tych różnych materiałach, gdzie się pojawiałeś dotychczas,
nie znalazłem jednej odpowiedzi na jedno takie pytanie, mianowicie domyślam się, że nie chciałbyś, żeby tylko myślano o tobie przez pryzmat Duchena, prawda? I zastanawiam się, jak chciałbyś być odbierany przez osoby, które cię znają z sieci, które, nie wiem, śledzą cię na Instagramie. Co pytanie, bo... No tak na początek, wiesz. Po tym bingo to już wszystko może być. Tak, no... Chciałbym, żeby mnie postrzegali jako... aktywista, ale też po prostu człowieka, który chce przybliżać niepełnosprawność. Po prostu, żeby postrzegali mnie jako normalnego faceta z chorobą. W sensie, że no... To jest jakby dla mnie istotne, bo trudno jakby nie postrzegać mnie przez chorobę, przez to, że ją widać jakby na pierwszy rzut oka i tego nigdy nie, od tego nigdy nie ucieknę. W sensie, że jakby zdaję sobie z tego sprawę, że mam chorobę widać, ale chciałbym, żeby na pierwszym miejscu widzieli jednak nie jako osobę, nie jako Wojtka. A czy udało ci się... Tutaj nie mówię o Agacie, nie mówię o osobach, z którymi współpracujesz, bo to jest pewnie inny rodzaj relacji, naturalne. Ale czy udało ci się spotkać takich ludzi, którzy, po których zauważyłeś, że wiesz, na początku patrzyli na ciebie przez pryzmat choroby, a potem w jakiś sposób to udało się zmienić? Myślę, że jest sporo takich osób, które po prostu wchodzą ze mną w rozmowę, widzą, że to nie jest tylko choroba, że to jest normalny człowiek, z którym można spokojnie porozmawiać. Na początku każdy ma swoje jakieś lęki, bardziej takie obawy, że no tak jak ty, że powie coś właśnie, co będzie źle przeze mnie odebrane, ale wydaje mi się, że ta komunikacja jest ważniejsza niż te możliwe fopa, że jakby no w wielu rozmowach popełniamy fopa i jednak nie boimy się rozmawiać z innymi ludźmi, może w innych rozmowach też możemy powiedzieć coś niemiłego, coś, co nie się nie spodoba drugiej osobie. No trzeba podjąć to ryzyko, jak się wchodzi w relację z drugą osobą. Nigdy nie wiesz, co z drugiej strony cię spotka. Więc chciałbym, żeby ludzie po prostu wchodzili ze mną w relację jak z innymi ludźmi. Po prostu jest zawsze może być coś nie tak, ale ważne, żeby się tym... nie zrażać w jakiś żaden sposób, więc to jest dla mnie bardzo istotne, żeby jednak podejmować tą chęć relacji, wchodzenia w relację, w jakąś komunikację, że to jest jakby najważniejsze, to, że ktoś powie coś, nie wiem, coś, co mi się nie spodoba, no cóż, może mi się coś nie spodobać, ale to nie znaczy, że już się obrażę na śmierć i życie. Okej. A czy teraz jest łatwiej? No. Od kiedy, wiesz, mówisz o tym, bywasz w miejscu. Myślę, że jest łatwiej, bo ludzie mnie kojarzą i inaczej jakby mnie postrzegają. Też widzą, co mówię, jak wygląda, jakie mam poglądy, więc to jest łatwiejsze, że już nie mają tego podejścia, że o Jezu, co mnie spotka. Tak mniej więcej są w stanie sobie wyobrazić, co ich może spotkać. No i też dużo zmieniło to, że po 15 latach udało mi się odzyskać głos. Więc jeśli jakbym pozbawiony możliwości komunikacji, to te relacje były dużo trudniejsze też jakby z dwóch stron. Ja się stresowałem, że ktoś mnie nie zrozumie, a druga osoba, że mnie również, że mnie nie zrozumie, więc to było takie pewne napięcie. Teraz już tego nie odczuwam. A powiedz, a propos głosu, bo nie wiem, jak się nazywa to urządzenie, które ci pomaga mówić, ale czy to jest jakaś nowinka, czy to jest, nie wiem, jakiś model, który można wymienić na lepszy, już lepsze istnieją, czy to jest generalnie jakiś taki standard, który można, wiesz, sobie zaaplikować, zależnie od oczywiście ceny i go używać? No jakby właśnie to nie jest standard, to jest coś nowego wymyślonego, bo miałem duży problem przez kryptochotomię. Większość ludzi nie jest w stanie mówić pełnym głosem, a mi się udało razem ze znalezionym w internecie takim naukowcem, konstruktorem, udało mi się wymyślić coś, co pozwoliło mi odzyskać głos po wielu latach prób z innymi urządzeniami. To właśnie wykorzystaliśmy też trochę na własne
ryzyko, bo nie ma co żadnych atestów, czy jakiejś certyfikacji, bo to trzeba byłoby wiele czasu, wiele lat czekać, a ja potrzebowałem czegoś natychmiast, więc podjęliśmy pewne ryzyko, wciąż jakby udoskonalamy ten produkt, który pozwala mi rozmawiać. To jest taka zwykła uszczelka, która uszczelka ogranicza odpływ powietrza, więc jakby po prostu mi łatwiej wtedy struny zgłosowe lepiej pracują. I to jest taka mała, jak jestem trochę jak kran uszczelniony i nikt wcześniej na to nie wpadł. Musieliśmy kogoś znaleźć, żeby takie proste urządzenie wymyślić. Chociaż oczywiście pracujemy nad tym, żeby to było bardziej uniwersalne, bo obecnie to trzeba dostosowywać bardziej do danej osoby, co jest bardzo utrudniające, żeby to było dla wszystkich dostępne, a wydaje mi się, że powinno być to dla wszystkich dostępne, więc pracujemy razem z moją żoną i tym wynalazcą Markiem Grzelcem. Pozdrawiam cię, Marek. No, żeby to było bardziej uniwersalne i żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Bo ja poczułem, jak diametralna zmiana w życiu następuje po tym, jak możesz odzyskać głos. Czy to urządzenie sprawia, że właśnie mówisz w taki rytmiczny sposób? Czy to jest... Czy to jak, nie, to czy akurat jest uzależnione od respiratora. Mam respirator i ja mówię tylko na wydechu. Na wydechu, więc czekam i muszę mieć takie małe przerwy, bo mam dosyć krótki wydech swój własny, więc bez respiratora nie mógłbym rozmawiać tak naprawdę. I niektórzy mówią, że respirator to koniec życia, a ja dzięki niemu mogę się porozumieć na przykład i korzystać z życia, co jest zaskakujące dla wielu osób. Tak, to może być zaskakujące dla wielu osób. Ja wspominałem, jak się zdzwanialiśmy przed spotkaniem, że będę zadawał głupie pytania, także wybaczcie, jeżeli ktoś jest bardziej obeznany w tematach respiratorów. Ja jestem obeznany średnio. Ważna rzecz. Przeprowadziliście się z Agatą, która to w ogóle jest, także jest poza kamerą. Cześć, Agata. Głupio się czuję, nie? Poza kamerami. Nie ma, jest miejsce tylko dla Wojtka, przykro mi. Tym razem. Przeprowadziliście się do Warszawy i ja wiem, że to może być trochę takie trywialne pytanie, ale widziałem, że jesteś zadowolony, jesteście zadowoleni i zastanawiam się, czy znowu to jest jakoś uzależnione od tego, że Warszawa jest fajniej być może niż Trójmiasto przystosowana do na przykład korzystania z wózka, czy chodzi po prostu o to, że Warszawa jest super. Uważaj, co powiesz. Ludzie z innych miast słuchają. Tak, jakby pod względem dostosowania akurat Gdynia była bardzo dobrze dostosowana. Po prostu Warszawa wygrywa tym, że wszystko jest bliżej, w sensie, że teatry, Sejm, czy różne miejsca, czy choćby rozmowa z tobą, wcześniej musiałbym dojechać z Gdyni, co mi zajmuje 6 godzin i w dniu wyjazdu jestem wyłączony całkowicie. Życie jest dla mnie męczące, a dzisiaj 10 minut jazdy samochodem i jestem na wywiadzie. Myślę, że duże miasta pomagają osobom z niepełnosprawnościami żyć aktywnie. Właśnie wszystko jest blisko, jest dobra komunikacja. Po prostu też moja ograniczona mobilność. Korzystam z tego, że jestem w Warszawie. Jak mówię, przydzielam niedaleko i mogę się jakoś bardziej realizować. I też Gdynia jest super miastem, ale to jest miasto bardziej do wypoczynku, czy bardziej na emeryturę. Poza sezonem jakby jest tam niewiele wydarzeń i niewiele rzeczy, w których mogę uczestniczyć i faktycznie wpływać na życie też osób z niepełnosprawnościami. Tu jest więcej konferencji, więcej po prostu miejsc, gdzie mogę zawierać zdanie, gdzie mogę się wypowiadać. I co tylko o co chodzi, bo bardzo lubiłem mieszkać w Gdyni, ale czuję, że tutaj mam większe możliwości. Oczywiście rozumiem, że nie każdy tego potrzebuje. Ja w tym momencie potrzebuję być bardziej aktywny, być bardziej w centrum wydarzeń. Niektórzy może potrzebują więcej spokoju. Ja po prostu przyjechałem do Warszawy, bo chciałem
działać. Chcieliśmy razem z żoną działać, więc z tego względu to jest dobre dla mnie miejsce. To powiedz mi proszę, czym się zajmujesz, bo jedna rzecz, o której wszyscy, którzy cię znają, wiedzą, to jest Instagram, YouTube, pokazywanie życia z niepełnosprawnością, ale mniemam, że to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujesz. Wiem, gdzieś znalazłem informację, ale nie wiem, na ile ona jest aktualna, że pracowałeś w banku, czy pracujesz w banku. Pracowałem w banku. Ale pracowałeś w banku, okej. Dwuletnia jakaś taka. A czym się tam zajmowałeś? Zajmowałem się właśnie ekspertem do spraw diversity i właśnie ogólnie niepełnosprawności do tego, żeby ulepszać pewne struktury w banku, jakieś formalności, jakieś takie po prostu rzeczy związane z zatrudnieniem, czy po prostu szkolenie pracowników odpowiedzialnych za tą inkluzywność banku. Oczywiście brzmi to dosyć tak, nie wiem, może jeśli ludzie się tym nie zajmują, to mogą nie wiedzieć, ale to jest naprawdę istotna część CSR jakby teraz firmy. To jest dla nich bardzo istotne, to właśnie szkolenie też załogi z umiejętności miękkich, takich poznawania właśnie różnorodności. Jakby tym się głównie zajmowałem. No i jakby moja misja się skończyła po 2 latach. A co do tego, czym się zajmuję, właśnie głównie aktywistem i byciem influencerem, co w mojej sytuacji jest zajęciem 24 godziny na dobę, bo ze względu na ograniczone siły, czy co, że wiele rzeczy wymaga ode mnie po prostu wielkiego wysiłku, żeby po prostu pokazywać moje życie, że jakby samo moje życie jest tak skomplikowane, a jeszcze je pokazywać na żywo, tam jest to bardzo duży projekt logistyczny, w który jest zaangażowany kilka osób, bo przez większość życia mojego nie byłem osobą publiczną i też wymagało to ode mnie pewnego przełamania się, ale też chcę powiedzieć, że skończyłem pisać książkę, więc mogę się określić, że jestem też pisarzem, o czym niedługo się przekonacie. No też jakby szukam różnych firm, z którymi mógłbym pracować i wprowadzać korzystne zmiany dla osób z niepełnosprawnościami. Też pracuję w fundacji, która zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Teraz przeprowadza ta fundacja program stażowy dla osób z niepełnosprawnościami, więc to też jestem zaangażowany. Jest to dla mnie bardzo istotne, żeby każda osoba z niepełnosprawnościami mogła się spełniać właśnie również zawodowo, co często jest po prostu zapominane, jak to jest ważne w życiu i no i tym się zajmuję, co mogę jeszcze powiedzieć. No nie jest to. Agata podnosi rękę. Przepraszam, że ci przerywam, ale twoja żona podnosi rękę spoza kadru. To tak nie działa w tym programie. Słucham, ale dobrze, możesz powiedzieć. Ale to już głośno, żeby wszyscy się pośmiejmy, no. Co? Wojtek jest też członkiem Rady Dostępności. To jest nowe wydarzenie. Widziałem to zdjęcie, tak. Wojtek jest członkiem Rady Dostępności. To powtarzam tylko, jakby nie było słychać. Duże kworum ludzi, którzy są specjalistami z moich dziedzinach i myślimy nad właśnie rozwiązaniami bardziej dostępnymi i od przyszłego roku wchodzi też Europejski Akt o Dostępności, który właśnie będzie trzeba wdrożyć w Polsce, więc to jest też dużo pracy. Ale to są, zakres jest taki głównie urbanistyczny dostępności? Nie, to jest pod każdym kątem, w sensie właśnie też na przykład przepisów, odpowiednich pism, które się wysyła osobom z niepełnosprawnością. Żeby były, dostępne dla osób niewidomych, czy pisane językiem dostępnym. Jakby jest to dużo takich płaszczyzn, bo dużo też w tej radzie rozmawiamy o przepisach, które są istotne, ale też nie są najważniejsze, że sama architektura i przepisy nie wystarczą, że jakby lubimy o tym mówić, że potrzebna jest też dostępność mentalna. Że jakby wszystko fajnie, jak są te przepisy, które są skodyfikowane i jasne i jest dostępna architektura, ale to nie wszystko.
Powiedz mi proszę, bo to jest jeden z elementów, który bardzo mnie ciekawi. Jak się czujesz psychicznie teraz, mentalnie? No, myślę, że Warszawa mi służy. Czuję się, że mogę naprawdę dużo zdziałać. Też czuję, że w moim życiu wiele się dzieje. Jest tak dynamicznie i to mi się podoba. Oczywiście jest to ze względu na moją chorobę dosyć męczące, więc czasem muszę mieć dni odpoczynku po intensywnym dniu, ale podoba mi się to. Jakby tego oczekuję od swojego życia, od tego bym chciał, że właśnie działać, być w centrum wydarzeń, po prostu korzystać z życia. To jest dla mnie jakby podstawa teraz i jestem zadowolony z decyzji, które podjąłem w ciągu ostatnich 7 lat, które mnie doprowadziły do tego miejsca. Oczywiście wciąż jest trudno. Trudno jest jakby żyć z taką chorobą. To jest naprawdę ciężkie psychicznie, ale jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają i pomagają ci realizować swoje plany i marzenia, to jest dużo lepiej. Okej. Pytam cię to, jak się czujesz, bo domyślam się, że po tym, jak spędziłeś wiele lat w domu, wyjście na świat było trudne pod różnymi względami. Nie wiem, na ile chcesz o tym i lubisz w ogóle o tym opowiadać, ale jeżeli możesz, to bardzo mnie ciekawi ten stan, w jakim byłeś, kiedy mogłeś wyjść na zewnątrz, kiedy już nie byłeś tylko zamknięty, jak nie mam, w pokoju czy w mieszkaniu przez większość czasu. Bo to jest taka rzecz, o której często się mówi, która często się pojawia, ale wydaje mi się, że bardzo trudno jest ją, przynajmniej mnie, wiesz, poczuć. Bo jednak to jest, kiedy nie masz ograniczeń ruchowych, no to i nie jesteś na przykład, nie wiem, w więzieniu czy w szpitalu z jakiegoś powodu, no to jest to nie do wyobrażenia sobie. Tak, trochę jakby wyszedł na wolność się czułem. Bo też, jak mówiłem, miałem problemy z porozumiewaniem się, to też jakby myślę mnie zetknęło w jakąś taką samotność, bo czułem po prostu jakąś taką dyskomfort, rozmawiając z ludźmi, wiedząc, że nasz kontakt taki face to face jest bardzo ograniczony i przeniosłem się do internetu, co był jakby mój świat, w którym nie czułem się tak ograniczony, ale poza tym to byłem w więzieniu, że nie wychodziłem z domu, nie spotykałem się z ludźmi, ale starałem się jakoś mimo to żyć, znajdować jakiś sens życia, wyzwania, które są przede mną. Też byłem redaktorem naczelnym pisma muzycznego przez wiele lat. To dawało mi jakiś taki kontakt z ludźmi, ale to wszystko było wizualne, że jak się budziłem, to miałem tylko wokół siebie, nie wiem, moją rodzinę i raczej unikałem ludzi i wydawało mi się, że to jest jedyny model życia, który jest dla mnie możliwy. Też się spotkałem z takim określeniem niewolnicy, więźniowie 4. piętra, że ja właśnie niedostosowane mieszkania, niedostosowane brak wind, wiele osób z niepełnosprawnościami zamyka w domu i też jakiś niski poziom wiary w siebie, własnej wartości, że jakby czujesz się jakimś, jakimś bardzo odstającym od rzeczywistości. No i też jakby jest problem z taką wewnętrznym ableizmem, ja to nazywam, że przyjmuję poglądy innych osób na temat niepełnosprawności jako swoje. W sensie, że czułem się, że właśnie jest coś ze mną nie tak, że jestem właśnie niepełny, że właśnie muszę się wstydzić mojej choroby, że nie jestem właśnie aktywnym, żywotnym mężczyzną i przez to najlepiej jak będę sam i po prostu będę wiódł swoje życie, ale bo często jedyne moje wyjścia to były wyjścia do szpitali i po jednym z nich, kiedy otarłem się o śmierć, stwierdziłem, że muszę coś zmienić i będąc na intensywnej terapii, tworzyłem w głowie plan, co bym chciał zmienić w swoim życiu i co bym chciał osiągnąć. Jak uszedłem ze szpitala, to przystosowałem się do nowej rzeczywistości, bo wtedy już byłem podłączany do respiratora na
cały dzień i miałem też jedzenie dojelitowe, czyli z strzykawką, albo więc musiałem do tego przywyknąć, a jak już przywyknąłem, to stwierdziłem, nudzę się, muszę coś zrobić ze swoim życiem, tak dłużej nie może być i no i robiłem wszystko, żeby to zmienić. Oczywiście trwało to bardzo długo. Też nawet założyłem Tindera, żeby coś się działo w moim życiu, żeby znaleźć, nie wiem, osobę, partnerkę, z którą mógłbym coś zmienić. I tak krok po kroku właśnie pomyślałem o Agacie, bo kojarzyłem z sfery muzycznej, jakichś grup muzycznych i swoje urodziny. Pomyślałem, że do niej napiszę i no i co zmieniło moje życie. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no był silny lęk, że ludzie mnie nie zaakceptują, bo przez wiele lat funkcjonowałem jako awatar w internecie. Nikt nie wiedział, jak wyglądam, że mierzę się z chorobą i bałem się, że ludzie mnie nie zaakceptują, że to będzie dla nich za wiele, że ale okazało się trochę inaczej i spotkałem się z dobrym przyjęciem. Oczywiście wiadomo, są różne głosy, ale to mnie zaskoczyło, że potrafiłem zmienić swoje życie z osoby całkowicie anonimowej w osobę publiczną, że ten potencjał we mnie był, który był jakoś tam zagłuszony chorobą i sytuacją, w której się znalazłem, że jakby nie byłem do końca sobą, dopiero właśnie wychodząc z domu, bo czułem, o, to jestem ja, to właśnie co chcę robić w życiu i wcale nie chcę siedzieć w domu, to nie jest coś, co, że jakby moja introwertyczność była nabyta, bo pamiętam jako dziecko, które jeszcze nie zmagało się tak bardzo z efektami choroby. Byłem właśnie otwarty, chętny, występowałem przed ludźmi, lubiłem po prostu zabawiać ludzi, być jakimś takim organizatorem, jakimś takim wodzilejem, jakiś imprez dziecięcych i czułem, że jako dziecko, że wszystko mogę, a wraz z ostatnią chorobą jakby zanikały we mnie te cechy, które miałem jakieś wrodzone i na nowo odkryłem siebie i wciąż odkrywam siebie na nowo i cieszę się, że podjąłem to ryzyko. Różnie mogło się skończyć. Mogłem nie poradzić sobie na przykład z byciem osobą publiczną, nie wiem, z hejtem, który często się wiąże z tym. Nie chodzi nawet o samą niepełnosprawność, ale jak jesteś osobą publiczną, no musisz się jakby liczyć z tym, że nie wszystkim może się podobać twoja działalność i też jakoś byłem w stanie sobie z tym poradzić jakoś mentalnie i psychicznie, że mimo co trochę dalej. Tak, bycie osobą publiczną na pewno powoduje to, że więcej osób cię ocenia. To jest oczywiste. Ale to jeszcze może do tego za chwilę przejdziemy. Bardzo ciekawił mnie też taki wątek. Studiowałeś przez chwilę filozofię, no nie? Ile to było lat? Trzy lata. Czyli przez chwilę studiowałeś filozofię. Zastanawiam się, czy... Znaczy, to może być luźno powiązane ze studiami, ale czy w jakiś sposób taki właśnie filozoficzny rozpatrywałeś kwestię choroby w swoim życiu i choroby w życiu w ogóle? Czy filozofia w jakikolwiek sposób ci, wiesz, pomogła albo niekoniecznie w postrzeganiu tego? Jakoś pomógł mi Camus i właśnie ta filozofia egzystencjalizmu jakoś mi pomogła w takich młodzieńczych latach, zwłaszcza może nawet jeszcze przed studiami, że znalazłem, że właśnie jakby no trzeba znaleźć jakiś sens życia właśnie w tym, co się robi, że jakby nie ma. Każdy musi znaleźć swój sens życia i to nie będzie łatwe i miłe, ale w każdej sytuacji można się spełniać i to mi dało jakieś takie poczucie, że no jestem w trudnej sytuacji, powiedzmy. Mam tam swoją dżumę, ale muszę z nią żyć. Musimy chwilę przeżyć. To ja zapytam od razu, czym jest to odsysanie? To jest odsysanie ze względu na
trochę od samej Wydzielina się. A to jest Trzylina po prostu, tak? Tak, tak. Okay. Chociaż teraz sobie trochę poraniłem szyję, więc mam trochę krwi. Okay. Jednak to, dobra. To jest w kamerze, czy jak są? Nie, no to wytnę, Cesanie wytnę. Ale fragment tak, zostawię, tak, znaczy końcówkę zostawię tylko po to, żeby... Jasne. Bo to jest ciekawe moim zdaniem, nie? Jasne. Myślę, że wiele osób... Tak, może... wracając do tej filozofii... Śmiało. To może nie zabrzmi to dobrze, ale to też wynikało z tego, że ja policją nie wiedziałem, co robić ze swoim życiem zawodowym, jeszcze nikt mi nie doradzał, też nie widziałem osób z niepełnosprawnościami, które pracowały, więc wybrałem ten przedmiot, stwierdzając, że to jest ciekawe przynajmniej, a... Przerwę ci na sekundę, powiedz, bo w liceum, w sensie po liceum, już wiedziałeś, że jesteś chory, prawda? Tak, tak, no. I... No, już to mi jakby... Ale w jaki sposób byłeś wtedy unieruchomiony? W sensie, no bo to jednak było chwilę temu. Podobnie, no, czy... Może... W mniejszym stopniu nie miałem respiratora okay. na cały czas, tylko w nocy jadłem, nie wiem, ustami, ale jakby wciąż nie mogłem się za bardzo ruszać i to jakby okay. ja też miałem świadomość, że moja choroba postępuje i no, lepiej nie będzie pod względem takiej fizyczności i też nikt po prostu nie wierzył, że jestem w stanie podjąć pracę, że wszyscy zakładali, że będę po prostu do... starości mieszkał z rodzicami i nie było takich oczekiwań, a ja czułem, że mam potencjał, żeby studiować, żeby właśnie coś robić więcej, ale nie miałem za bardzo pomysłu na siebie, więc wybrałem coś, co wydawało mi się ciekawe, a nie szczególnie praktycznie, ale się okazało, że w sumie filozofia dużo mi dała, że się nauczyła mnie innego myślenia, łączenia jakichś rzeczy, które pozornie wydają się niepołączone ze sobą, jakby tak, to mi dało jakąś taką głębię, jakąś taką możliwość inaczej odczytywania pewnych zdarzeń i... No daj mi przykład takiego innego odczytania jakiegoś zdarzenia, jeżeli jesteś w stanie sobie przypomnieć. Jestem ciekaw. No choćby to, że... No kurczę, rzeczywiście to mnie trochę zagięło, muszę pomyśleć, co ja... Spoko. Ale to bardziej było pod kątem właśnie postrzegania swojej sytuacji? O tym myślisz? Właśnie niekoniecznie, bo przez wiele racji jakby nie chciałem przyjąć do wiadomości, że jestem niepełnosprawny, w sensie, że okay. ukrywałem to. No i to jakby było ciężko mi to zaakceptować, co też innym torem się odbywało. Bardziej właśnie takie podejście z szukaniem sensu, z jakiegoś takiego znajdowania, że wymyśliłem sobie, że rozwiązywanie moich problemów jest jakimś sensem mojego życia, że to jest po prostu sens mojego życia. Muszę znaleźć radzenie sobie z sytuacją, w której jestem, że to jakby wyznacza sens mojego życia i a co do łączenia tych rzeczy, to po prostu myślę, że pomogło mi to w byciu redaktorem naczelnym, że potrafiłem jakby zarządzać dużymi projektami właśnie tak jakoś wielowątkowo, wielowarstwowo i to mi się przydało też podchodzenia do pewnych problemów jako wyzwania, czy w takim sposobie, że potrafiłem tak co się mówi, holistycznie działać, że to było dla mnie bardzo ważne, też jakoś wzmocniło moje zainteresowania sztuką, czy jakimiś innymi pokrewnymi z filozofią, dziedzinami sztuki, ontologią i no i też dużo myślałem o tym, byłem fanem przez pewien czas determinizmu, w sensie, że wszystko jest już ustalone. Tak musiało być. Tak. Okay. To myślę, że mi dawało... Ale byłeś, to był czas przeszły, czy już nie jesteś? Nie jestem, nie jestem. Teraz czuję, że jakby dużo ode mnie zależy. Wtedy po prostu było to dla mnie też łatwiejsze, ten determinizm, że wszystko już jest z góry ustalone, że jakby ja tak naprawdę nie mam wpływu na moje życie, że to, co powiem, to, co zrobię, że to jest jakby
nie ma ucieczki od ganów, nie wiem, od swoich doświadczeń, że jestem taką maszyną, która po prostu znalazła się w takiej sytuacji i jest pchana instynktem, żeby szerzyć. I to jakby dawało mi jakieś poczucie ulgi, ale, no ale też wydaje mi się, że nie pozwoliło mi się rozwijać właśnie, dążyć do rozwoju, jakby postawiłem na sobie krzyżyk przez wiele lat, że już po prostu nic się nie zmieni i muszę zaakceptować to, co jest i no, po prostu nie mam wyjścia. To jakby dało mi ten spokój, poczucie, że jest wszystko okej, że po prostu nic tutaj się nie dzieje niesamowitego, po prostu mam takie życie i muszę funkcjonować, już się nic nie zmieni. I to też blokowało mój bycie aktywnym właśnie, że stwierdziłem, że już no, no trudno, no nic się nie da zrobić, to co ja mam się męczyć, po prostu skupię się na tym, żeby być jak najmniej uciążliwym dla osób, które się mną zajmują, że po prostu to jest jakby jedyna rzecz, na której mogę się skupić. A oczywiście walczyłem o rozwój strony internetowej, gdzie byłem redaktorem naczelnym, ale nie dotyczyło to mojej codzienności. Jakby postawiłem bardziej na jakąś abstrakcję, na jakieś takie idea, na coś nieuchwytnego, na jakąś misję. I to pozwalało mi zapomnieć o moim trudnym życiu, że jakby tutaj mam misję, tutaj się skupię na budowaniu czegoś, ale moje życie już jest takie jasne i się nie zmieni. Skoro filozofia i skoro na początku wymieniłem bingo, jednym z pól, które tam się pojawia, to jest modlę się za ciebie. To jestem ciekaw, czy jesteś osobą religijną? Myślę, że jako dziecko byłem z osobą religijną. Też otrzymałem takie... No moja mama, moja babcia były religijne, więc jako dziecko byłem religijny, ale pamiętam, że bardzo się modliłem o to, żebym wyzdrowiał jako dziecko, bo też wszyscy mi wokół mówili, że mi to pomoże, że wtedy po prostu może będę cudownie uzdrowiony. A myślałeś, ale, że ci to pomoże? No jako dziecko, mało, jako siedmiolatek czy tam sześciolatek, to myślałem, że mi to pomoże, ale po prostu w pewnym razie, jak już usiadłem na wózku, to już stwierdziłem, że nie, to nie pomoże. To jakby to, ta sfera nie jest dla mnie. Tak właśnie dziecko raczej traktuje religię właśnie jako taki handel wymienny, że ty się modlisz i coś dostajesz. Jako dziecko nic nie dostałem, to stwierdziłem, że to nie ma sensu, ale później jako dorosła osoba po prostu trudno mi uwierzyć w coś niematerialnego. Jakby jestem osobą, której trudno być religijną, jakoś to jest na mnie duży problem. I to nie chodzi o chrześcijaństwo, czy buddyzm, czy jakieś inne religie. Po prostu nie jestem osobą religijną i jakby jeśli ktoś jest religijny, to dobrze, niech będzie religijny, a ja po prostu ta sfera jakoś nie jest tą sferą mi bliską. I też nie chodzi o to, że jestem, nie wiem, czuję się niesprawiedliwie potraktowany. Po prostu to nie ma nic związanego z moim losem. Po prostu trudno mi być osobą religijną i taki już jestem i to się nie zmieni. Ale jak mówię, nie jestem jakimś wojującym ateistą. Po prostu niech sobie każdy wierzy w co chce. Ja po prostu nie wierzę w byt ponadnaturalny. Okej. Tak się zastanawiam, bo opowiadałeś chwilę wcześniej o tym, że będąc w sytuacji unieruchomienia, diagnozy, choroby, która wiedziałeś, że zostanie z tobą całe życie i już po tym, kiedy wiedziałeś, że raczej nie dokona się cud. Tak, tak. No. Od pewnego czasu po prostu wiesz, że masz zasób życia i możesz z niego korzystać. Tak, tak. Ale jesteś unieruchomiony, jesteś bardziej, wiesz, jesteś na wózku, potrzebujesz pomocy asystentów i tak dalej. Tak się zastanawiam, bo często powiedziałeś takie zdanie, że myślałeś, że twoje życie jest bez sensu, coś takiego, no nie? Często osoby zdrowe, które mają oczywiście pełne prawo do tego, żeby czuć się gorzej, w jakimś stopniu
robią sobie taki trik myślowy, mówiąc, no dobrze, ja mam źle, ale inni mają gorzej, nie? I zawsze ci inni to są w domyśle chorzy na nieuleczalne choroby, chorzy na raka, chorzy na duszena, na cokolwiek. I kurczę, zastanawiam mnie, wiesz, jak, co ty o tym sądzisz? W sensie, czy uważasz, że taki, no nie wiem, czy masz w ogóle na to jakiś pogląd? Na pewno jest to jakoś bolesne dla mnie, że ludzie strzegają mnie jako inni mają gorzej, że ja jestem tym innym, kiedy też w obrębie mojego życia zobaczyłem, że wiele się może zmienić, że może być moje życie okropne, może być też fascynujące, może być ciekawe, że to nie jest jakby taki wyrok, że już nic ciekawego w życiu się nie da zrobić i zamknąć się, już nic nie robić i jakby... Ale jeśli... Muszę chwilę pomyśleć, bo takie pytanie. No, ale jeśli komuś to potrzebne, żeby poczuć się lepiej. Ale wolałbym jednak, żeby niedonosłowność nie była postrzegana jako największa tragedia, jaka może cię spotkać w życiu i... No i żebyśmy tak nie podchodzili medycznie do tej niepełnosprawności. Że... Co to znaczy? W sensie, że jest takie podejście, że właśnie to jest choroba, to jest problem, że trzeba wyleczyć, że to jest jakby najważniejsze, żeby się, że nie jest ważne to wszystko wokół, tylko właśnie ta diagnoza, skuteczna rehabilitacja, leczenie i że tylko co jest potrzebne, że te wszystkie, nie wiem, dostosowywania czy inne rzeczy są jakby drugorzędną rzeczą, że jakby trzeba się skupić, że to jest jednostka chorobowa i tylko się na tym skupić i wtedy często się zapomina o tym, że moja niepełnosprawność tylko jest pewnym ograniczeniem dostępu do pewnych rzeczy, że jak miałbym dostępne budynki, nie wiem, co inteligencję, która by pozwalała mi żyć, że robotyzacja to byłby niepełnosprawna, ale mogłem funkcjonować tak jak wszyscy inni, że jakby tu nie chodzi tylko o medyczną stronę, że to jest choroba, trzeba się tym zająć koniecznie, jakby chciałbym połączyć te dwie jakby dziedziny, właśnie tą socjalną, że właśnie chcesz, że to nie jest wyrok, że można chcieć być wyleczonym, ale to nie jest, że każdy musi chcieć być wyleczony i po prostu dążyć do tego, bo to jest jego życie. On może wybrać, że to nie jest jakiś problem, który koniecznie trzeba po prostu rozwiązać tą niepełnosprawność, że to nie tyczy się samej niepełnosprawności, tylko podejścia do ograniczeń, do różnorodności, że te jakby dwa podejścia są równoważne i ja to też zauważyłem, że zapomniałem o tej sferze, że mimo niepełnosprawności ja mogę po prostu być człowiekiem i nie myśleć o niej jako o wyroku, o czymś, co trzeba walczyć po prostu za każdym. Nie przyznawać się do tej niepełnosprawności, bo świat jej nie chce, żeby to było dla mnie takie bardzo trudne. I też pamiętam jako dziecko, to był przykład jakiejś mojej traumy, że jako dziecko bardzo dużo ćwiczyłem na rehabilitacji. Po prostu całe życie, całe dzieciństwo spędziłem na salkach rehabilitacyjnych i bardzo wyciskałem z siebie siodopoty, po prostu walczyłem, a później się po latach dowiedziałem, że intensywna rehabilitacja tylko przeszkadza w mojej chorobie, że być może to się przyczyniło do tego, że ona później szybciej postępowała, że nie można przemęczyć mnie, a ja po prostu uwierzyłem ludziom, że jak będę ćwiczył, że po prostu nie będę się poddawał i to walczę tą chorobę i zawsze tak odczuwam takie rozczarowanie, że tyle poświęciłem i na tych starkach i to tylko pogorszyło moją sytuację, że nie miałem tego podejścia dobrego w latach 90. Nikt o tym nie wiedział i po prostu warto po prostu mieć tą rehabilitacją czy walką z chorobą jakiś umiar. Ja też miałem to podejście, że nie mogę być na respiratorze 24 godziny, bo to będzie koniec, to będzie katastrofa. I się okazało, że jak
przyszedłem po wielu razach na cały dzień, na podrzędnym, to nagle moje życie się polepszyło. Miałem więcej sił, mam więcej siły, mogę wychodzić, nie mam ataków paniki, że się uduszę i jakby... A ja z tym walczyłem tyle lat, że to będzie jakaś moja porażka, ten postęp choroby, że to już będzie koniec i po prostu co ludzie powiedzą, co ja... Mówiłem, a czasami po prostu warto zaakceptować to, aniż walczyć ze swoją chorobą, że po prostu że to przynosi więcej szkód niż pożytku czasami. Jakby rozumiem różne podejścia, ale ja bym chciał, żeby to było wyważone w jakiś sposób. Że nie tylko walka o wyzdrowienie, tylko umiejętność życia z chorobą właśnie. Możliwość, żeby to był wybór. Żeby to był wybór, a nie konieczność, że po prostu jeśli nie ćwiczysz, to jesteś uważany przez inne osoby, że właśnie nie dbasz o siebie, że nie walczysz z chorobą, a powinieneś ciągle pokazywać, jak walczysz z chorobą, po prostu wyciskasz się na mocy. Jakby rozumiem, że ja musiałem do tego dojść po wielu latach, że to nie wszystko, że trzeba też zająć się swoją psychiką, tym jak się swoim dobrostanem, jakimś takim ludźmi, którzy są wokół ciebie, że jakby to jest istotną częścią życia, bez względu na to, czy masz niepełnosprawność, czy nie. Słyszałem kiedyś takie mądre zdanie, moim zdaniem mądre. Ono co prawda dotyczyło raka, ale aplikuje się, wydaje mi się, do wszystkich chorób, które prędzej czy później sprawią, że człowiek umiera. No ale rak jest taką chorobą, która dotyka największej liczby osób. Mówi się, że pacjenci przegrywają z rakiem. Nie umierają na raka, tylko przegrywają z rakiem. I pewien mądry człowiek powiedział, że on tego tak nie widzi. No bo przecież jeżeli umiera człowiek, który ma w sobie raka, to ten rak też umiera. Więc technicznie jest to remis. Tak. I w gruncie rzeczy, nie wiem, to jest czarny humor, ale w gruncie rzeczy coś w tym jest. A pytanie, które mi się rodzi, i to jest pytanie, które zadaję tutaj praktycznie każdemu z moich gości, jeżeli tylko czuję, że mogę je zadać, to jest pytanie o to, czy myślisz o swojej śmierci, czy w jakikolwiek sposób, wiesz, myślisz o niej często, czy w ogóle, czy tak bardzo jesteś zajęty tym, żeby robić rzeczy, że niekoniecznie. Czy może spędziłeś tyle czasu w domu, że wtedy o niej myślałeś, a teraz już nie? Właśnie w tamtym życiu w izolacji więcej o niej myślałem, o śmierci. Teraz po prostu też jakby przeżyłem wszystkie kolejne jakby takie daty graniczne, że lekarze mówili, że tutaj 18 lat, że nie dożyję, nie wiem, 25, 30, teraz już mi nikt nie mówi, bo nikt nie wie, ile jestem w stanie żyć. No, a myślisz o tym? Wiesz, przekładając to na osobę w cudzysłowie, która nie jest chora na nic terminalnego, no to też mówi się, że średnia długość życia to 85 lat, nie? No i jakby jest to ustalone, więc zastanawiam się, czy... Myślę o tym, bo bardzo często ocieramy się o śmierć w moim życiu. Po prostu to było tyle razy. Też się do tego trochę przyzwyczaiłem, więc może z wiekiem już nie jestem taki przerażony, bo wiele razy po prostu ocierałem się o śmierć i to jakby część mojego życia, którą muszę jakoś zaakceptować. Po prostu żyję w obliczu jakiejś katastrofy, w sensie zdrowotno-fizycznej, że jestem po prostu na zgliszcze w jakiś sposób żyję i muszę to zaakceptować. Nie myślę też o tym dużo, bo jednak kto potrafimy żyć, myśląc ciągle o śmierci, jakby to jest niemożliwe, więc wybrałem życie. Wiesz, mówi się też, że człowiek zwykle, albo zdrowy człowiek zwykle myśli gdzieś tam o śmierci, że jeżeli ktoś zupełnie o śmierci nie myśli, to znaczy, że ją w pewnym sensie wypiera, ale to możemy zostawić, natomiast jeżeli możesz o tym opowiedzieć, bo zabrzmiało to, a jesteś też osobą, która może o tym powiedzieć faktycznie z pierwszej ręki,
jak rozumiesz otarcie się o śmierć? Czym jest otarcie się o śmierć w twoim wypadku? Takie mam doświadczenie życiowe, że kiedyś byłem na oddziale płucnym i zacząłem się dusić i nikogo nie było obok mnie i czułem, że to już mój koniec i życie zawdzięczam tylko temu, że mój tata godzinę wcześniej na widzenie przyszedł i na rękach mnie niósł do lekarzy, gdy straciłem przytomność i to jest takie doświadczenie, które no silnie na mnie odcisnęło piętno i nie wiem, jakoś mnie wzmocniło w pewnym sensie. W sensie, że przestałem się bać śmierci, że to po prostu w moim doświadczeniu po prostu to była chwila. Nie miałem w ogóle świadomości, że to było tylko jakaś mały przedbłysk, nie wiem, parę sekund tego myślenia o śmierci. Było już ciemno. Jakby to dało mi taką wiarę, że no, to nie jest nic strasznego, w sensie, że po prostu coś się skończy i nie wiąże co się czymś strasznym bardziej. Myślę, jak ludzie wokół mnie na to zareagują, że podejrzewam, że oni w większym lęku żyją niż ja, bo ja to poznałem i no i wiem, jak to mniej więcej wygląda, bo to po prostu cud mnie tylko uratował przed śmiercią i wiele razy tak było, że byłem bardzo blisko śmierci i no jakby zaakceptowałem to, że to jest możliwe. Co mogę powiedzieć? Myślę, że bardziej się przejmuję tym, jak inni zareagują na moją śmierć. Przedwczesną, że to jest jedyna rzecz, która mnie martwi. Jakby to, że ja umrę jakoś nie jest dla mnie straszne. Jakby no i tak czuję, że wygrałem. Powiedz proszę, zmieniając temat zupełnie, dlaczego jesteś shitposterem na Twitterze? Dlaczego jestem shitposterem? No, bo jesteś. Każdy, kto cię śledzi, wie, że jesteś. Wie. Niektórzy mówią, Wojtek Sawicki ma problem wszędzie. I z wszystkimi. Inni powiedzą, Wojtek Sawicki shitpostuje zamiast być grzeczną osobą z niepełnosprawnością. Zastanawiam się, skąd się to wzięło i czy to jest, wiesz, czy to jest jakiś taki celowy wybór siebie, przedstawiania siebie w sieci, czy faktycznie chcesz się napierdalać z ludźmi w internecie? Nie wiem, mam w sobie żyłkę takiego prowokatora i daje mi to pewną radość, ale nie wiem, może to jest jakiś rodzaj mojego wyzbycia się złej energii. Jakby mi jest trudno się rozładować te wszystkie emocje, które jakby nam targają, które są w moim życiu. Trudno mi się jakoś ich pozbyć. Nie wiem, pójść, pobiegać, czy nie wiem, pójść na ring, czy cokolwiek. Dla mnie zawsze był problemem, jak poradzić sobie z tą energią, która we mnie drzemie. Jakaś taka, nawet ta, z której nie jestem zadowolony i właśnie Twitter daje mi takie ujście, choć ta atmosfera na Twitterze jest dosyć toksyczna, więc... Dosyć toksyczna, to prawda. Nie tylko dla ciebie. No, ale jakby ja staram się prowokować, nie tylko dla prowokowania, ale właśnie dawać jakieś treści, które zmuszają do myślenia, które są związane z niepełnosprawnością i też nie chciałbym, żeby ludzie mnie postrzegali jakiegoś, nie wiem, anioła, który nie ma wad, jakby chce być człowiekiem z krwi i kości i no płacę jakąś za to cenę, ale widocznie jakoś tego potrzebuję i no cóż, może chcę być tak jak wszyscy, bo nie chcę mieć żadnej taryfy ulgowej za to, że jestem niepełnosprawny i też chcę ludziom uświadomić, jak reagują na pewne rzeczy ze względu na moją niepełnosprawność, że ich reakcje są inne. W sensie ja tak odczuwam, że... Na przykład? Nie wiem,
nie wiem, jak na przykład mówię coś o tym, ile pieniędzy bym potrzebował na moje życie z niepełnosprawnością, to ludzi to złości, a to jest po prostu zwykła prawda. Ja nie chcę nikogo prowokować, po prostu życie z moją chorobą jest bardzo drogie i a to jakoś ludzie po prostu mają jakiś swój obraz osoby z niepełnosprawnościami, że jest taka bądź taka i wszystko, co jest jakby poza ich wyobrażeniem, wiąże się z jakąś złością, czy jakąś taką negacją tego wszystkiego. I po prostu sprawdzam też, które tematy są właśnie takie kontrowersyjne, którymi trzeba się zająć, jakby bo czuję, że tu jest jakiś problem, więc to jest trochę moje takie studium badawcze Twitter. Świetne studium badawcze. Sami mili ludzie naokoło. No, ale nie wiem, to jest chyba jakaś forma jednak sadyzmu, która jest we mnie. Okej. Okay. Jednak napieprza się z ludźmi na Twitterze, ale czuję, że jakby coraz mniej tego potrzebuję, że jak się rozwijam jako człowiek, czuję, że to jest jakaś taka część mnie, której myślę, że nie będę potrzebował za kilka lat, bo jestem w terapii i czuję, że to jest coś, co jest jakąś formą właśnie sadyzmu wobec siebie samego. Że jakby jestem przyzwyczajony, że muszę walczyć z moją chorobą w jakimś tam stopniu i że jakoś potrzebuję tego potrzeby walki, że jestem w jakimś zagrożeniu, że muszę sobie poradzić, więc myślę, że to jest jakby bardzo złożony temat z tym Twitterem. No ale po prostu też lubię po prostu trochę prowokować. No taki już jestem i nie będę się tego wypierał. Ale nie staram się nie robić tym nikomu krzywdy. W sensie, że wybieram jakieś takie tematy, które wydaje mi się nie wiążą się z jakąś wielką krzywdą, ale jak mówię, coraz mniej jest mnie na Twitterze. W sensie im bardziej czuję się sobą, im bardziej się rozwijam jako człowiek, to tym bardziej potrzebuję, że Twitter to już jakaś stara część mnie. Długo jesteś w terapii? Prawie 3 lata. Okej. Okay. I dużo mi to dało zrozumienia właśnie siebie. Czyli tak naprawdę od kiedy jesteś w internecie? Trochę krócej. No, trochę krócej, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że no też za namową trochę mojej żony i stwierdziłem, że mogę coś zmienić, że to, jaki jestem dla siebie, nie jest optymalne, że mógłbym to zmienić i czuć się lepiej z samym sobą, bo wydaje mi się, że też Twitter, czy co właśnie prowokowanie, wynikało z tego, że nie czułem się za dobrze z samym sobą, mimo nie wiem, jakichś tam sukcesów, wciąż miałem do siebie pretensje i wysokie oczekiwania i no, raniłem się w wielu momentach, które no nie były ku temu powodami, sposobnością, że jakby to lepsze pozwolenie, lepsze zrozumienie siebie samego pozwala mi też żyć w zgodzie ze swoją niepełnosprawnością, że jakby to jest bardzo ważne. Myślę, że nawet ważniejsze niż mój stan fizyczny, co ma wielki wpływ na mnie i też chyba pozwala mi funkcjonować w mediach i no i właśnie rozumieć siebie, rozumieć osoby wokół siebie też, inne osoby z niepełnosprawnościami lepiej zrozumieć, że co mogą być jakieś uniwersalne problemy, z którymi się zmagam. Trauma czy PTSD, że to są jakby, to nie jest tylko mój problem i ta świadomość mi pomaga, że właśnie osoby z niepełnosprawnościami też mają duży bagaż psychiczny, który niosą ze sobą i w Polsce to jest bardzo zaniedbywane. Pamiętam, że jako dziecko, czy właśnie moi rodzice, gdy usłyszeli diagnozę, to nie mieliśmy żadnej pomocy psychologicznej, co było wielką traumą dla całej rodziny i jakoś myślę, że wpłynęło dezintegrująco na nasz system rodzinny i teraz to widzę dopiero, bo w latach jak mogłoby to nam pomóc właśnie to zajęcie się właśnie swoją psychiką, bo
w latach 90. nikt się tym za bardzo nie zajmował. Jakby czuję, że to wiele sprawiło w moim życiu. Może z tego względu wybrałem izolację, gdybym po prostu lepiej przepracował te traumy, jakieś moje problemy, to może nigdy bym nie spędził tylu lat zamknięcia. Że no ale człowiek musi do tego dorosnąć i no i właśnie ja dorosłem do tego i czuję, że mi terapia pomaga. Mi się trochę skojarzyło, to jest wydaje mi się znana opowieść, ale jak była u mnie pani Anna Dymna, to opowiadała o tym, że jeszcze wcześniej, czyli w latach 70., 80., 60., no przecież statystyki polskie podawały, że w Polsce nie ma osób z niepełnosprawnością. Nie istnieją. One są wszystkie, znaczy one nie istnieją, no, a potem dopiero wszyscy ci, którzy nie mieli w bezpośrednim otoczeniu, w rodzinie i tak dalej, dowiadywali się, że przecież zawsze byli, tylko nigdy nie wychodzili poza dom. Że to nie jest nowy wynalazek, że to jakby już to nie jest wiele lat to już trwa i... No i też jakby to jest część mojej misji, żeby zwiększać tą widzialność osób z niepełnosprawnościami w mediach, czy w sferze publicznej, żeby po prostu ludzie widzieli, że istniejemy, że można, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości i możemy mieć, nie wiem, swoje wady, tak jak ja Twitter napieprzanie się z ludźmi, ale też po prostu mamy swoje zalety, każdy jest inny i to jakby... Myślę, że takie uświadamianie, że niepełnosprawność właśnie jest wszędzie wokół nas. Pomaga nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też całemu społeczeństwu, że ta widzialność w mediach ktoś powie, że są atencjuszem, ale no, na tym polega moja misja, że im bardziej będę widoczny, tym więcej osób jakby uzna, że my też możemy być widoczni i jakby to jest jakby... Ja bym chciał otwierać drzwi innym osobom z niepełnosprawnościami, które miałbym do tej pory zamknięte drzwi, jeśli to budzi kontrowersje, bo pewnie budzi, bo jestem jakby... Wybrałem taką ścieżkę, że po prostu chcę być osobą publiczną, chcę być influencerem, mimo że to brzmi obecnie mało chwalebnie z różnych przyczyn, ale ja się czuję... To świetny zawód. Tak, ja się czuję influencerem inkluzywności, że po prostu to jest dla mnie... ważne. I nie wstydzę się tego, że chcę być w mediach, chcę się pokazywać w miejscu, gdzie do tej pory osoby z niepełnosprawnościami były nie wpuszczane. A że to rodzi jakieś kontrowersje, to ja to rozumiem. Często słyszę głosy, że co ja tam wiem o niepełnosprawności. Przecież jestem osobą publiczną, medialną pewnie. Mam tyle pieniędzy, więc co ja tam, jak ja mogę reprezentować, co ja wiem o problemach, a jakby ludzie zapominają, że jak wiele musiałem przeżyć, żeby dojść do tego momentu, że jakby ja miałem te same problemy, co większość osób z niepełnosprawnościami, że jakby nie podnoszę tego na co dzień, ale po prostu czuję, że ja też przeżyłem to wszystko i po prostu wybrałem taką ścieżkę, to nie wygląda, że po prostu każdy może wybrać co chce, ja wybrałem bycie medialną osobowością i będę się tego trzymał, bo uważam, że to przynosi dobre efekty. Być może jest to proces długotrwały, ale czuję, że wraz ze mną coraz więcej osób z niepełnosprawnościami jest właśnie w tych mediach. I to jest jakby dla mnie, to jest właśnie cel, który chcę realizować. A skoro dotknęliśmy tego influencerstwa, bo to jest ciekawe, ja sam siedzę na YouTubie od 2010 roku i robię filmiki i też studiowałem wtedy kierunek, który nie dawał mi absolutnie żadnych perspektyw zawodowych. Pozdrawiam serdecznie, zawsze blisko mojego serca. Studia porównawcze cywilizacji były świetne. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek źle to odebrał, ale kariery po tym nie było. Wiesz, widziałem jak rodził się YouTube, robiłem sobie swoje rzeczy różne i tak dalej. Określenie influencer pojawiło się później i ono tak zostało okryte najgorszą z możliwych sław, ale w tym całym układzie bycia twórcą internetowym, influencerem, youtuberem, jak zwał, tak zwał, niech sobie ktoś wybierze, tym osobom, niezależnie od ich, od tego, czy są zdrowe, czy są chore, czy mają jakąś niepełnosprawność,
najważniejsze, to, co było kluczowe, to, że one miały jakiś wkład, w jakiś sposób oddziaływały na ludzi, no nie? Wydaje mi się, że to jest jakby to, co robię z tym crew influencing, że właśnie no. Ja chcę przekazywać postawy, które są wartościowe według mnie, że jakby... A nie skakujesz do basenu z 1000 kulek? Jeszcze. Może powinieneś spróbować, albo na przykład, co jeszcze Free zrobił? 24 godziny... Ej, mógłbyś totalnie z nim wziąć udział w challenge'u, wiesz, 24 godziny w jednym pokoju, nie? Tak. Na luzie. Kto dłużej wyleży. No i stary. Ty kontra Freeze. Nie, tak nie, zupełnie nie, serio. Nie. To jak ty czujesz, poza oczywiście opowiadaniem ja o sobie? Robić rzeczy, z którymi się dobrze czuję, że nie chcę, nie chcę być influencerem, który po prostu, nie wiem, robi jakieś paco rzeczy, żeby po prostu podbić sobie zasięgi. Ja po prostu chciałbym robić, budzić się z myślą, że to, co robię, jest okej i warto to robić i to dla mnie istotny właśnie ten cel, który mi przyświeca i mogę nie robić jakieś rzeczy właśnie. Muszę się tutaj... Chwilę się zamocałem, chwileczkę. To ja ci zadam trochę pomocnicze pytanie. Dla osoby, która... Bo tak, śledzicie na pewno część osób, które cię lubią. Śledzicie pewnie część osób, które są ciekawe, tak? Pewnie jest taka grupa osób, bo jest coś takiego jak taki altruizm, który sprawia, że czujemy się lepiej, no nie? Więc pewnie jest taka grupa osób, które śledzicie po to, żeby poczuć się lepiej ze sobą. Na pewno śledzicie część osób też z innymi niepełnosprawnościami, wiadomo. No i też i teraz... śledzą mnie ci detektywi, którzy chcą właśnie wykryć. Jakby... Detektywi cię śledzą? No, w sensie szacuję, że ludzie jakby ludzie, którzy... próbują odgadnąć, dlaczego ja mam... żonę, co tu jest ze mną? Dlaczego jestem popularny? Pewnie mam rodziców bogatych, czy coś, jakieś zdarzenie. A masz? Nie mam. Jakby... Nie mają działek jakichś, to sprzedają? No nie mają właśnie. I... Nie mają udziału w Orlenie? Ludzie właśnie chcą odkryć moje drugie dno, moje działy. Bo przecież to jest niemożliwe, że tak po prostu się stało. Czyli rozumiem, że mam nie wspominać, że przyszedłeś tutaj sam, tylko usiadłeś na wózku i to wszystko jest udawane? Tak, nie mówmy o tym. Nie mówmy o tym, dobra, to się wytnie akurat. To, co mnie interesuje, tak zupełnie najmocniej w tym aspekcie bycia influencerem, wiem, że z tym się też trochę zmagasz, no bo opowiadałeś mi, że moda na angażowanie na przykład was do akcji minęła, delikatnie mówiąc. To ja się zastanawiam, wiesz, co możesz dać, poza tym, że jesteś. No bo to, że jesteś, to jest jasne. Tak, to faktycznie influencerstwo de facto o to się opiera, nie? Że jakby ktoś jest influencerem, bo jest i wygląda tak, ludziom się podoba, albo mówi coś śmiesznego, albo mówi coś głupiego. I poza tym aspektem opowiadania o niepełnosprawności, który jest oczywisty i który wydaje mi się, że faktycznie dla wielu osób może mieć swoje granice, nie? Że no okej, dowiedziałem się o tobie, dowiedziałem się, jakie masz zmagania, być może jakiś jakoś ci, wiesz, jakoś ci pomogłem, wiesz, zrobiłem przelew i myślę sobie, no okej. Co jeszcze? Co czujesz, myślę, że jeszcze możesz dać? Dla mnie najlepsze są momenty, jak pisze do mnie prywatnie, czy wysyła do mnie maila inna osoba z niepełnosprawnością, że nie wiem, dzięki mnie też wyszła z domu, dzięki mnie postanowiła kupić sobie wózek elektryczny, sterowany ustami, że jakby takie głosy są dla mnie bardzo ważne, że po prostu piszą do mnie ludzie, że dzięki mnie jakoś zmieniły swoje życie, że to jest jakby klucz mojej działalności, coś, co mi daje napęd. Czy nawet jeśli piszą do nas osoby, które właśnie są partnerami osób z niepełnosprawnościami, czy opiekunami i właśnie tacy mówią, że nas podziwiają, że jakby dajemy im jakąś inspirację do tego, żeby zmieniać swoje życie, to takie głosy są dla mnie najważniejsze i też jakby takie głosy, które słyszę, że dzięki mnie ktoś komuś było łatwiej się zachować w stosunku do osoby z niepełnosprawnością, że jakby nie miały wokół siebie takiej osoby, ale dzięki mnie sobie wyobraziły, jakoś były w stanie to przepracować, więc takie małe rzeczy, które składają się na coś większego, są dla mnie najistotniejsze, że ludzie, którzy
wyciągną coś z tego dla siebie, to po prostu miód na moje serce. Bo ja też potrzebowałem kogoś takiego w swoim życiu. Nie miałem właśnie osoby, która byłaby, nie wiem, jakąś inspiracją dla mnie, że mogę to mimo mojej choroby, że jakby to nie jest koniec. Jedna moja inspiracja była Stephen Hawking, która ostatnio, no jakby to była jedyna. Ale nie miałem tak wokół siebie kogokolwiek, do którego mógłbym się odnieść w jakiś sposób. I to jest też forma jakiejś mojej terapii. Ta moja działalność, żeby pokazywać, że niepełnosprawność to nie jest jakiś wyrok, że mimo niepełnosprawności mogę wiele rzeczy osiągnąć i że to po prostu jest jakaś moja cecha. To nie jest coś, co mnie definiuje, że po prostu niepełnosprawność jest coś obok mnie, poza tym jestem właśnie, nie wiem, działaczem, aktywistą, influencerem, znawcą angielskiej piłki nożnej, też muzyki, po prostu te rzeczy są dla mnie najistotniejsze i ta działalność mi daje to poczucie, że robię coś dobrego, mimo że nie zawsze to jest dobrze odbierane przez niektórych, jakby. Ale ja czuję, że cały czas to idzie do przodu i wydaje mi się, że no to jest ważne, co robię też. Pomaganie firmom w wdrażaniu pewnych procedur, szkolenie pracowników z tego, jak savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, jakichś procedur, jakby ulepszanie tego świata, nawet jeśli to jest świat korporacyjny czy firmowy, że jakby to jest, nie, też mi daje dużą taką satysfakcję występowanie i mówienie ludziom, że da się żyć z niepełnosprawnością i da się fajnie żyć, jest dla mnie bardzo ważne. I też jakby to powiedzieć, że to jest też wiele mnie kosztuje. Właśnie, że mnie to kosztuje więcej energii niż większości influencerów, bo mam te przeszkody, które powodują, że po prostu muszę, nie wiem, mieć odpoczynek, czy jakoś siłami swoimi dobrze zarządzać. To jest jakby najważniejsze w sumie obecnie w mojej chorobie, żeby dobrze zarządzać zasobami ograniczonymi, jakie mam. I to jest chyba mój największy taki problem, że jednak muszę uważać na to, że siedzenie mnie męczy, grawitacja, która mnie dociska do wózka, mnie męczy i mam mniejszy ten zasób sił i muszę nim dobrze gospodarować. I to jest jakby taki coś ważnego też w moim życiu, że muszę bardzo często podejmować wybory, co danego dnia chcę robić, czy pójść na koncert, czy chcę odpoczywać, czy że jakby każdy co wybiera, a dla mnie to jest bardzo istotne, bo jak się za dużo przemęczę, to się na mnie bardzo źle odbija, więc to zarządzanie jest bardzo dla mnie istotne. Może to nie jest odpowiedź na twoje pytania. Ale powiedz mi, bo to urodziło inne pytanie. Znowu, to jest pytanie z koszyka głupich, bo się nie znam. Jak dużo energii zabiera ci siedzenie właśnie w tej pozycji jak teraz i rozmawianie? No myślę, że tak. Tak już w skali od 1 do 10, że 10 to jest coś, co jest najbardziej wymagającego energetycznie. 7-8. Okej. Zwłaszcza łączenie siedzenia z mówieniem jest dla mnie dosyć wyczerpujące i też to jest jakby pewien minus tej uszczelki, którą posiadam, dzięki której mówię, że ona robi mi rany na szyi i mogę tylko przez jakąś określoną liczbę godzin z niej korzystać, więc dążymy do tego, żeby bardziej właśnie uniwersalne i mniej raniące mnie, żebym mógł po prostu cały czas mówić, bo wtedy staje się kimś innym, że jak nie mówię, to nagle staje się introwertykiem, który wszystkiego się boi, który po prostu nie potrafi, nie umie żyć tak jakby chciał, jak odzyskuje głos, to nagle wstępuje we mnie energia, ale też na pewien czas, że jakby wszystko musi być ograniczone, co mnie często frustruje, że chciałbym więcej, chciałbym
jeszcze więcej od życia chciałbym po prostu więcej robić, ale jest ściana, której nie jestem w stanie przebić. Dobra. Dajesz jakieś pytania? Daję jakieś pytania. Przepraszam, byłem przekonany, że mój telefon jest wyciszony. Nie. Jest wyciszony, więc nie mam żadnego pojęcia, czemu dzwonię. Nie wiem. Nie, 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 to jest telefon, przepraszam. Ale co mi daje radość, mimo to, że jest to dla mnie męczące rzeczy, które mnie męczą, chyba daje mi największą radość, więc to jest taka sytuacja. Chciałem cię na pewno zapytać jeszcze, no właśnie, po pierwsze, tak, zanim zapytam, to chciałem powiedzieć w takim razie, że dziękuję, że postanowiłeś poświęcić ten czas na to, żeby ze mną porozmawiać i rozumiem, że potem będziesz miał ciche godziny. Tak, tak. To dobrze, też nie chcę cię przemęczać, gadamy, dam godzinę 15 minut, więc... Jeszcze pół godziny, myślę, że spoko. Okej, w porządku, to dobrze wiedzieć. Powiedz proszę... Bo znowu, to jest rzecz, której... Poczekaj jest... chwileczkę. Agata, weź mi poprawę tą czapkę, bo mnie boli. Niby cię znam, ale dobre pytania dają. No, z tym Twitterem, kurde. No, dobrze. Tak, bo Agata... Tak, bo Agata nie jest fanką mojego twitterowego. No i to wszystko musi, kochani, to wszystko musi wejść. Agata nie jest fanką, dobrze. Agata nie jest fanką mojego twitterowego wcielenia. Ale wiem, że jest dla ciebie ważne, żeby się wyrzucić. Okej, rozumiem. Porozmawiajmy o seksie. Nareszcie. Ale będziemy tylko rozmawiać o seksie. Nie myśl sobie za dużo. Tu jest kilka aspektów. Po pierwsze, oczywiście ten aspekt edukacyjny, który gdzie opowiadasz z Agatą właśnie o tym, że osoby z niepełnosprawnością, jeżeli mogą fizycznie, to mają popęd, to uprawiają seks. Ale to, co chciałem zapytać, to i to chyba też budzi pewne kontrowersje, tak, to jak myślę, patrzyłem. To jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów. Tak, tylko że to, co mnie interesuje, to, że być może ta kontrowersja nie wynika z samego faktu rozmawiania o seksie. No bo ludzie gadają o seksie cały czas. Znaczy, tak, albo gadają, albo przynajmniej podglądają. Ale albo nie wprost mówią. Albo nie wprost mówią, to prawda. Ale to w jakiś sposób wy o tym seksie opowiadacie. No nie? Że z jednej strony oczywiście go pokazujecie. Znaczy nie pokazujecie samego... Przepraszam, ja dostałem link dziś wcześniej. To już żartuję. Nie, że mówicie o nim w taki sposób, że on jest. O, przede wszystkim, że on w ogóle jest, a nie jest to taki zestaw suchych, nie wiem, porad, jak osoba, która jest na wózku, może sobie zrobić dobrze, mówiąc wprost, no nie? Albo razem może sobie zrobić dobrze. I zastanawiam się, skąd taka droga opowiadania o seksie, bo to jest, ja jestem, żeby była jasność, ja jestem totalnie też nie miałbym pojęcia, w jaki sposób osoba, która jest niepełnosprawna, czy osoba z niepełnosprawnością ma uprawiać seks, więc super, że się tego mogę dowiedzieć, ale dlaczego w taki sposób tym opowiadacie? No bo ja uznałem, że tak trzeba to robić, z mojej też perspektywy, z moich własnych doświadczeń, że to był zawsze temat tabu, nikt nie chciał ze mną o tym rozmawiać, ani moja rodzina, ani znajomi, że po prostu nie było to jakaś sfera życia mojego, która nie istniała dla innych osób, że to było, no... Dla mnie to było bardzo trudne, że nawet nie miałem się do kogo zgłosić, żeby porozmawiać jakby przed moimi lękami, czy przez jakimiś rzeczami, które były dla mnie trudne ze względu na moją sytuację i uznałem, że popularyzowanie tego tematu jest ważne dla osób z niepełnosprawnościami. Jakby uznałem, że nawet nie chodzi o jakieś tam precyzyjne porady, jak zrobić to, czy to, tylko żeby miał świadomość, że to jest możliwe, że jest to możliwe, bo ja też przez wiele lat myślałem, że jest to dla mnie niemożliwe. Nie wiem, czy będę miał zawał serca, czy moja choroba jakoś mi to utrudni, ale właśnie to świadomość, że to jest możliwe, jakby daje dużą taką płaszczyznę, żeby, no, jeśli potrzebujesz seksu, żeby, no, po prostu mieć ten seks i to za mnie, sama ta świadomość jest bardzo ważna według mnie
A dla ludzi oczywiście po stronie, które nie mają niepełnosprawności, jest to może za dużo, że jakby to jest poza ich wyobrażeniem, że po prostu ja po prostu nie mam seksu i osoby z niepełnosprawnościami ten temat ich w ogóle nie dotyczy. Skupmy się tylko na, nie wiem, zbiórkach, pieruchach, na zapewnieniu tej pomocy do przetrwania, tam seks, o co im seks. Mają ważniejsze sprawy na głowie, ważniejsze właśnie swoje przeżycie, czy właśnie to, żeby nie być problemem dla innych, jakby seks to jest coś dodatkowy problem i nie mówmy o tym, bo to jest niepotrzebne, jakby przecież mają takie, mamy takie ciała, które nie nadają się do seksu i po prostu no i też ten obraz, który jest seksualności między innymi promowany przez influencerów, że po prostu piękne, umieśnione ciała, że trzeba trenować, że właśnie wtedy tylko jest okej, że każdy musi się odchudzać, dbać o sylwetkę. Wiadomo, co się zmienia, ale ja byłem karmiony takimi obrazami właśnie, co spowodowało, że jak ja ze swoją niepełnosprawnością, ze swoim ciałem w ogóle mogę myśleć o seksie, ale to było silniejsze ode mnie, bo miałem po prostu popęd, jestem człowiekiem i jakby no nie mogę. To było z niekorzyścią dla mnie jakby mówienie, że to nie istnieje, zaprzeczanie temu, co jakby nikomu nie pomaga i uznałem na podstawie moich doświadczeń, że to jest dobra droga, nawet jeśli jest trudna i naraża mnie na jakieś tam komentarze właśnie nieżyczliwe, to uznałem, że to jest kierunek, który muszę iść i staram się coraz więcej działać w tym kierunku tej seksualności, również o tym, żeby właśnie uczestniczyć w rozmowach, konferencjach seksonu, seksedu, że jakby ja czuję, że jestem jakimś tam edukatorem razem z moją żoną i że to jest bardzo ważne i po prostu rozumiem, że nie dla wszystkich seks jest ważny, czy życie seksualne, ale dla mnie jest i może są inne osoby z niepełnosprawnościami, które nie podnoszą tego tematu. Ja czuję, że to jest jakaś moja część mojej misji i muszę to robić i będę to robił. Tak sobie myślę, to kiedy mówiłeś, to mi przyszło to do głowy, że być może, totalnie nie wiem, czy tam jest, czy tak jest, ale być może, zwłaszcza, że wiem, że chcielibyście mieć dzieci, no nie? Patrzę na Agatę, Agata jest w telefonie. Dobrze się tam bawisz poza kadrem? Dobrze. To prawda? Czy nieprawda? Czy nie wiadomo? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Był okres w życiu, kiedy to było bardzo istotne, teraz już jakby nie jest aż takie, ale jakby jest to temat, który no jakby ewoluuje w różne strony. Jakby nie wykluczamy, ale też nie jakby nie przemy do tego tak po prostu silnie, że to musi się wydarzyć. Po prostu jeśli poczujemy, że to jest ten moment, bo też tak, z takich rzeczy bardziej takich no przyziemnych w naszej sytuacji to jest bardzo duży wydatek ze względu na to, że ja będę musiał mieć więcej asystentów, bo moja żona będzie wtedy całkowicie wyłączona z fizycznej opieki nade mną. Też jak będzie samo dziecko się urodzi, to też musimy mieć po prostu sztab jakichś asystentów pomocy przy dziecku, bo ja po prostu fizycznie temu nie podołam, więc naprawdę musimy mieć bardzo bezpieczną sytuację finansową, żeby się na to zdecydować, i bo wiemy, że to będzie gigantyczne wyzwanie i w tym momencie chyba nie jesteśmy gotowi na nie. Rozumiem. Przeprowadziliście się do Warszawy. Warszawa, wiadomo. No ale powiem ci, że Trójmiasto też jest drogie. To prawda. Że to nie ma aż takiej dużej różnicy. To prawda. A na sekundę wrócę do tego seksu i do dzieci, bo pomyślałem sobie o takim... Wszedłbym w buty takiego nieżyczliwego komentatora na chwilę. Który, wiesz, widzi, nie wiem, czy to kampanię, czy po prostu post związany z seksem osób z niepełnosprawnością. No i przecież naturalną konsekwencją, albo w cudzysłowie naturalną konsekwencją uprawiania seksu jest potomstwo. I taki nieżyczliwy komentator mógłby powiedzieć, że osoby, które są w jakiś sposób chore, nie powinny uprawiać seksu, żeby osób chorych nie było więcej.
I nie wiem, czy ty się spotkałeś z takim, wiesz, z takim odbiorem. Znaczy, mimo iż, żeby była jasność, Duszan akurat nie jest, dziedziczny, prawda? No jest w jakiś tam sposób dziedziczny. A, jest dziedziczny, okej. Okay. Bo coś się dziedziczy po linii matki, że moja córka może mieć... W sensie nie będzie miała dystrofii, ale... Aha. Jej syn mógłby mieć dystrofię, więc jakby to okay. Przez matkę się dziedziczy. Że jakby mój syn będzie w 100% zdrowy, a córka też będzie zdrowa, ale będzie miała dziecko. Ten... Gen, ale okay. Oczywiście trwają prace nad tym, że pewnie za jakieś 30 lat już nie będzie to problemem, ale w taki sposób jest tylko dziedziczna. Że, no właśnie, ale też w mojej sytuacji o tyle było co dziwne, że u mnie to była spontaniczna mocacja, czyli że w mojej rodzinie nikt nie ma tej choroby przede mną, więc taki psikus. No tak. Wróćmy do tego pytania. No jakby Nie, bardziej to dotyczy tego, jak mówię o tym, że chciałbym mieć dziecko, że sam seks jakby nie ma takich głosów, że nie chcesz, żeby nie uprawiał seksu, że jestem niepełnosprawny, tylko raczej, żeby nie miał potomstwa, że to jest jakby trigger dla ludzi, że nie mogę mieć potomstwa, że właśnie, że ja, to jest największa tragedia i ja nie mogę swojemu dziecku tego dać, co jest jakby dla mnie... Pewnie po części jakoś to przyjąłem, że to jest dla mnie istotne, ale jak się... Nie no, chodzi o to, że... Ej, dobra, że... Przyjąłem to, że wolałbym mieć jednak doprowadzić do tego, żeby moje dziecko nie miało niepełnosprawności, ale nie czuję, żeby to była jakaś najgorsza rzecz na świecie po prostu. A ludzie to postrzegają jako nie ma nic gorszego niż niepełnosprawność, że to po prostu jest tak... okropne i nie da się z tym żyć, jakby da się z tym żyć. A co do seksu, no to są zabezpieczenia, że można uniknąć posiadania dzieci przy uprawianiu seksu, przynajmniej tak słyszałem. Ja nie wiem. No po prostu ja uprawiam seks dla przyjemności, dla jakoś też pogłębienia relacji partnerskiej, że... No jasne. To nie jest z takim myśleniem właśnie, że muszę mieć potomstwo i dlatego tylko uprawiam seks, żeby potrafię to rozłączyć, te dwie powinności. Nie wiem, powinności to jakby dwie funkcje seksu. Ja się absolutnie zgadzam. Ja jestem akurat po tej stronie tęczy, że uprawiam seks, a nie chcę mieć dzieci. I to jest... Da się to połączyć, jak się okazuje. Ciekawi mnie jedna rzecz, która łączy trochę tę sferę komercyjną, influencerską, ale też fakt, że jesteś w tych radach, czy w tej radzie konsultacyjnej, czyli taką bardziej NGO-sową, ale jednak publiczną. Czy zdarzało ci się, że czułeś się w pewien sposób, nie wiem, wykorzystany, trochę postawiony, no bo czasem można odebrać taki sygnał, że fajnie jest zrobić jakąś kampanię z osobami, które mają niepełnosprawność po to, żeby to lepiej wyglądało, no nie? I zastanawiam się, czy ty, biorąc udział w różnych takich kampaniach i będąc w różnych miejscach, czułeś coś takiego, że ktoś po prostu bierze cię tylko po to, żeby się fajnie poczuć? No niestety wiele razy to odczuwałem, ale... Też pamiętam, że ja łączę aktywizm jednak z chęcią utrzymania się mojego życia, jasne, żeby jakby zarabiać na nie życie, więc to jest taki jakby trochę grząski teren, że po prostu moje życie, takie jakie teraz prezentuję, jest kosztowne, jest bardzo kosztowniejsze niż życie większości ludzi, że jakby ja muszę płacić za rzeczy, które ludzie mają za darmo, nie wiem. Oddychanie, wyjście z domu, czy spacer, że muszę mieć asystentów, muszę mieć cały sprzęt, więc dla mnie ta kwestia finansowa też jest istotna, więc często się spotykam z taką sytuacją, że jestem tylko w pojedynczej kampanii wykorzystany, a później po prostu odbębniony, odhaczony o... Mamy tutaj CSR-owe jakieś obowiązki, tu odhaczamy, okej, jest spoko, jest tu... wizerunek pozreperowany, a tak naprawdę nic nie zmieniamy. Jakby no,
zdaję sobie z tego sprawę. Staram się unikać takich współprac, ale nigdy do końca nie wiesz, co za tym pójdzie. To prawda. Czy to jest właśnie, bo w rozmowach zawsze się przewija to, że to jest właśnie super, że my tak chcemy współpracować, chcemy zmieniać świat. Nigdy nie jesteś w stanie powiedzieć, jak będzie naprawdę. I po prostu wiele razy się naciąłem i też problemem jest to, że osoby z niepełnosprawnościami są angażowane głównie do kampanii PR-owo-wizerunkowych, że jakby to jest jakaś ograniczona pula, że po prostu nie ma osób z niepełnosprawnościami w reklamach, nie wiem, butów czy kabanosa. Przynajmniej w Polsce to jest jakby się nie godzi. Jak to może kobieta z niepełnosprawnością może coś reklamować, więc to jest dla mnie też jakaś misja, że chciałbym po prostu, żeby ludzie zobaczyli, że mogę też reklamować produkty, które są mi potrzebne i nie tylko ze względu na moją niepełnosprawność, że jakby chciałbym ten szklany sufit pokonać, bo czuję, że mam taki szklany sufit, że to cały czas będą kampanie wizerunkowe i wizerunek i po prostu, że już trochę jestem czasem tym zmęczony, chociaż jakby czuję, że to jest ważne, że wizerunek jakby też jest ważny, żeby ludzie po prostu zobaczyli, że można współpracować z osobami z niepełnosprawnościami i że to jest korzystne i ma też sobie misję, ale czuję, że jest właśnie ograniczony do jakiejś tam znikomej liczby współpracy ze względu na to, że ona jest taka jednowymiarowa, że właśnie firmy boją się zaryzykować. Często bardzo to odczułem w czasach COVID-u i kryzysu finansowego, że jakby wtedy sięgali reklamodawcy po sprawdzone twarze, po jakieś takie bezpieczne kampanie, bo każdy sobie wyobrażał, że to jest wielkie ryzyko po prostu zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami do reklamy, która nie jest przekierowana na jej niepełnosprawność. Jakby chciałbym, żeby po prostu niepełnosprawność nie była jedynym moim asetem dla reklamodawców, bo wydaje mi się, że jakieś grupy mniejszościowe się cały czas stykają. Ale to może trzeba, znaczy wiesz, nie chcę myśleć za ciebie i wchodzić w twoje buty, broń Boże, ale to może ten aset trzeba wymyślić. Wiesz, może ten aset gdzieś poza właśnie aspektem edukacyjnym, tak samo jak dla osoby, która nie jest nie ma niepełnosprawności, ten aset musi być, wiesz, jasny dla odbiorców. Nie wiem, to tak trochę, wiesz, głośno się zastanawiam i sobie myślę, ale gdzieś to mi się kołacze, bo jestem bardzo daleki od tego, żeby bronić agencji reklamowych, które mają, wiesz, czasem dobre pomysły, czasem słabe. Natomiast zastanawiam się, albo w ogóle klientów, którzy gdzieś tam na końcu się oczywiście pojawiają, że faktycznie ta kreatywność i angażowanie osób z niepełnosprawnościami to jest z jednej strony ryzyko, o którym powiedziałeś, ale z drugiej strony to po prostu może być taka nieumiejętność pokazania, że coś jest cool, jeżeli jest, wiesz, używane przez osobę na wózku na przykład. Ja sobie jakby przyjąłbym ten głos, ale wydaje mi się, że problem dotyczy tylu osób z niepełnosprawnościami, że jakby to nie jest tylko problem, który mnie dotyczy. Okay. W sensie, że jakby wydaje mi się, że mamy dużo jakichś innych asetów, które pozwoliły nam po prostu być widzialnymi, rozpoznawalnymi, ale to myślę, że nie wiąże się do końca z nami, że to jest jakaś taka blokada, która po prostu widzi jako współpracę ryzykowną, niebezpieczną, a ja po prostu wiem, że mam świetne statystyki i w ogóle jakby nie odbiegają one od statystyk innych influencerów nawet. Mówisz o Instagramie. Tak. Że po prostu nie czuję, żebym tutaj w formie... No co chciałbyś reklamować? No nie, Kawanos. Tarczyński. No, chipsy też lubię. Chipsy też lubisz. No widzicie, takie niezdrowe życie prowadzę. Dramat. Alkohol? Nie, alkohol nie. A możesz pić alkohol? Mogę, ale jakoś nie jestem fanem. Okej. Okay. Dobra, czekaj, jeszcze pomyślę. Szybkie samochody.
No, szybkie samochody tak, ale czy szybkie samochody są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością? Trzeba je przerabiać. No kiecko. Trzeba je przerabiać. A są samochody, są jakieś systemy, no oczywiście poza tymi w pełni autonomicznymi, których jeszcze w Polsce nie ma i tak dalej. To też nie każdy samochód można przerobić. No tak, no ale ty sterujesz używając... Ust. I są więc samochody, są dostosowane do tego? Nie ma takich, no właśnie. Czekam na autonomiczne samochody, albo właśnie połączenie mózg-maszyna. No tak. Podobno są już takie kierunek jest. W tą stronę idziemy powoli, więc kto wie, co mnie czeka. No po prostu chciałbym nie tylko myślę o sobie, że po prostu osoby inne z niepełnosprawnościami też były angażowane w takich reklamach, żeby to było bardziej różnorodne, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że wiele osób różnych używa różne rzeczy i się po prostu każdy jakby wycinek świat uczynić bardziej dostępnym, nawet świat reklamy, że jakby chciałbym, żeby każdy z niepełnosprawnościami osoby miały taki sam wachlarz możliwości i multum różnych propozycji, żeby po prostu mogły żyć tak jak wszyscy, żeby właśnie ich niepełnosprawność jakoś nie podobała jakiegoś ciężaru. W sensie poza takim widocznym właśnie fizycznym, żeby to nie stanowiło dla nich jakiegoś dodatkowego utrudnienia i chciałbym się do tego przyczynić. A powiedz, bo każdy youtuber, influencer, podcaster, instagramer, jak zwał, tak zwał, usłyszał na pewno przynajmniej raz w swoim życiu takie zdanie. Może po prostu powinieneś to zostawić i iść do normalnej pracy. Tak, nauczyć się programować. Nie wiem, ale to żarty na bok, tak zupełnie serio. Co możesz robić? No, mogę zajmować się sportem, mogę zajmować się muzyką, też nabyłem doświadczenie. Ale to ma na myśli pisanie o tym, tak? Tak, pisanie o tym w takim sensie, że pisałem dużo o muzyce w swoim życiu, jakby znam osoby z tej branży i spokojnie mógłbym się realizować w tym zawodzie, tylko problemem jest to, że moje życie jest niesamowicie kosztowne, więc to nie jest tak, że jak nauczę się programować, że będę mnie stać na rzeczy, które są potrzebne do życia. Jakby chciałbym móc robić również inne rzeczy, ale wybrałem coś, co bardzo mnie spełnia. Czuję, że się dobrze w tym świecie jako nawet entertainer bardziej niż aktywista, że jakby czuję, że to jest świat, w którym się dobrze czuję. No, są do tego coraz większe podchody robię. Napisałem książkę, która na mnie 2 lata ciążyła, więc teraz mam mózg. Okay. Mózg chętny do różnych innych działań. Czuję, że coś świetnie się znam na sporcie i też mógłbym o tym pisać, czy nawet występować jako ekspert, ale na razie nikt jakoś nie ma tych propozycji, ale ja wiem, że w tym się dobrze czuję. Też jestem świetny w zarządzaniu ludźmi, bo mam doświadczenie z bycia redaktorem naczelnym dużej 30-osobowego zespołu, który pisał za darmo, więc potrafię zarządzać ludźmi, potrafię zarządzać dużymi projektami i mógłbym te rzeczy robić w swoim życiu, ale uważam, że muszę wykorzystać swoje unikalne doświadczenia życiowe i pomagać innym ludziom. Uważam, że powinienem to robić, że to jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić ze swoją niepełnosprawnością, że potrzebuję jakiegoś celu w życiu, jakiejś misji, że trudno mi pracować w zawodzie, w którym nie ma tej misji, w sensie, że to jest bardzo dla mnie istotne, że też właśnie moje życie jest, jakie jest, mogę wykonywać to, co mogę wykonywać, to chcę chociaż robić dobre rzeczy, które się przysłużają jakoś światu, co jest dla mnie ważne, jest to no, w moim życiu, w moim właśnie widzeniu siebie samego, że tego bardzo potrzebuję. Powiedz mi, tak zmierzając do końca, bo krążyliśmy przez całą rozmowę gdzieś tam naokoło tematu pieniędzy, więc na koniec porozmawiajmy o pieniądzach. Twoje życie dużo kosztuje. Wiem, że współpracujesz z asystentami, asystentkami, którzy ci pomagają.
zrób mi takie podsumowanie. Ile kosztuje twoje życie? Ile kosztuje, drodzy państwo, ile kosztuje życie przeciętnego warszawiaka? Bardzo proszę, Wojtek Sawicki. Przeciętnego warszawiaka. No więc... Obecnie dobrze, przepraszam, nie przeciętnego, przepraszam. To nie powinienem tego, nie przeciętnego warszawiaka. Okej. Ale mam ci mówić, ile obecnie kosztuje, czy ile docelowo chciałbym. Możesz to rozgraniczyć. Jakby, dobra, wiesz, więc, na przykład taki wózek, na którym jeździsz, mniemam, że masz go. 70 tysięcy. I od jak dawna go masz? 3 lata. Na szczęście rodzina jakoś pomogła mi zebrać te środki, bo dofinansowanie we Fronu jest jakieś 13 tysięcy, więc jakby Za to sobie możesz kupić jedno koło, tak, rozumiem. Tak, i jakby... Rozumiem. No muszę też mieć dostosowany samochód. Na razie jeszcze jakimś takim starszym samochodem, który jest dla mnie niewygodny, też jest dla mnie za mało, ale... Jakbym chciał kupić sobie nowy, pewnie dostosowany samochód, to jest 200 tysięcy, a to jest po prostu jakieś niesamowite dla mnie pieniądze w tym momencie, że wszystko jest dla mnie droższe. Nawet jakbym chciał kupić mieszkanie, to muszę znaleźć takie mieszkanie, które jest dostosowane, a to najczęściej są mieszkania w nowym budownictwie, które jakby są dużo droższe. Jakby każda rzecz, którą mam w życiu, jest droższa. Od tego, że jeśli chciałbym mieć taki zespół asystentów, obecnie mam 2 osoby i to jest jakby za mało do moich potrzeb, to powiedzmy takiej osobie płacę koło, wydaje mi się, że taki zespół musiałby mieć 5 osób, to ja nie chcę mówić o kwotach realnych, ale wyobraźcie sobie 5 osób zatrudniać, żeby żyć w pełni samodzielnie, żeby... To jest ta kwestia, która jest bardzo potrzebna dla mnie, żebym czuł się właśnie absolutnie panem swojego losu, że to, co zrobię, to jest jakby... Nie wiąże się z jakąś trudną dla mnie sytuacją i tego potrzebuję asystentów, że obojętnie co postanowię, że będę miał to bezpieczeństwo. Też mówię o bezpieczeństwie w związku, że chciałbym mieć takie uczucie, że chodzi tylko i wyłącznie o miłość. W sensie, że zawsze mam z tyłu głowy to, że ja muszę sobie poradzić w jakiejś sytuacji. Ta asystentura jakby zrzuca ze mnie ten ciężar, że jak coś źle zrobię, to zostanę właśnie w trudnej sytuacji, czy jakiejś rodzinnej, czy związkowej, że jakby tego potrzebują osoby z niepełnosprawnościami, bo często tkwią w jakichś relacjach ze względu na strach, że wylądują w jakimś ośrodku, czy... sobie nie poradzą, więc to jest bardzo ważna taka polisa, że obojętnie co postanowisz, to nikt tego nie oceni, po prostu masz asystentów i możesz być w pełni sobą. Mówię, że nie jestem w pełni sobą, ale czasem czuję, że pewne dostosowania w ciągu życia poczyniłem, żeby się dostosować do ludzi wokół mnie, że to było dla mnie tak istotne, że często zapominałem o sobie i nie chciałbym do tego wracać, więc dlatego czuję, że potrzebuję tych asystentów, więc te wydatki są okrutnie wysokie. Ale mniej więcej. Mniej więcej. Tak całościowo. 40 tysięcy. Nie chcę... Wiem, że dla ludzi to jest po prostu jakaś horrendalna kwota. Też nie lubię za bardzo o tym mówić, bo... To czemu? To też jakby... Cała tą kwestia asystentury państwowej budzi wtedy kontrowersje, że jak ludzie sobie wyobrażają, że potrzebuje osoby do pomocy, to nie myślą o pieniądzach i jak sobie myślą, że państwo miałoby mi sponsorować asystentów za 40 tysięcy. A to im się nie podoba. Jak to jakby... Okay. Ale ja czuję, że właśnie ten... Państwowy program byłby ważny, żeby stworzyć program asystencji osobistej, żeby po prostu rozwijać potencjał osób z niepełnosprawnościami. Nawet nie chodzi o potencjał, żeby mogły żyć tak, jak chcą. I bez asystencji czuję, że to jest niemożliwe, że po prostu zawsze są te obciążenia, bariery, których po prostu nie da się pokonać, że ja też byłem wiele lat w domu i jakby... Kocham swoich rodziców i bardzo im dziękuję za to, co dla mnie poświęcili, dokonali, ale po prostu nie mieli już siły, żebym się zajmować jeszcze moim dobrostanem społecznym, moim wychodzeniem na koncerty, już tak cały czas
walczyli o moje przeżycie i choćby do tego jest asystencja potrzebna, żeby osoby, które się twoją opiekują, są twoją rodziną, też miały swoje życie, żeby nie czuły się wypalone i wtedy jakby wszyscy czują się wypaleni. Jedna strona ma wyrzuty sumienia, że czegoś chce, druga ma pretensje, że ta druga osoba chce, jakby nie da się tego uniknąć nawet w najbardziej kochającej się rodzinie. Dlatego twierdzę, że to wsparcie z zewnątrz jest bardzo potrzebne całemu społeczeństwu, bo jednak za większością osób z niepełnosprawnościami kryją się opiekuni, asystenci, których nie widać zawsze i po prostu to jest to, ale kwestią jest też, że jakby nie ma ludzi w tym zawodzie, że to było tak wiele lat odkładane, że jakby ludzie się nie szkolili w tym zawodzie, bo nie wiązali z tym swojej przyszłości, jakiejś pewności finansowej. Po prostu są duże braki i ja też czuję, że trudno mi znaleźć właściwego asystenta, że to nie może być każdy, że to jest jakby bardzo odpowiedzialna, może i ciekawa praca, ale właśnie brakuje osób, które mogłyby zaopiekować się tym tematem, więc jakby tu jest duża droga przed nami, ale czuję, że jakby powstało właśnie takie zabezpieczenie państwowe, że tyle i tyle możesz zarabiać i jakby to jest zawód z emeryturą, z pewnością to jakby tych osób pojawiłoby się więcej, bo czuję, że zawód asystenta to jest obecnie jedyna rzecz, której sztuczna inteligencja na razie nie jest w stanie zastąpić na tym poziomie, bo jest tyle różnych niepełnosprawności. Trudno o taki uniwersalizm i zawsze potrzebna jest ta relacja też ludzka tym osobom, więc wydaje mi się, że to jest mimo to dziwnie. Czyli ale zawód przyszłości asystent osobisty, że znaczy to jest jakieś takie umiejętności, które są ważne dla całego społeczeństwa, również dla starszych ludzi, dla dzieci, że jakby te usługi będą bardzo ważne i są oczywiście. Pamiętam, jak byłem przez 2 lata na pedagogice na moich pierwszych studiach, też nie dostałem zawodu żadnego, ale może dlatego, że ich nie skończyłem, to tam też był ten temat poruszany, że przecież pomoc, to nie było w kontekście osób z niepełnosprawnością, ale głównie pomoc osobom starszym, to będzie przecież gałąź tylko rosnąca i wtedy mówiono o tym, że warto się tym zajmować, że tą specjalizacją pedagogiki warto się zajmować, no bo nawet jeżeli na razie nie w Polsce, no bo Polska wiadomo jest trochę biedniejszym krajem, to można pojechać gdzieś i zajmować się tym. Co chciałem jeszcze powiedzieć w tym kontekście? Proszę bardzo. Że jakby właśnie jest ten pewien problem, że jest dużo osób, które zajmują się starszymi osobami i jakby ten rynek jest nasycony, ludzie jeżdżą do Niemiec, gdziekolwiek jakby to jest w dobrym tonie, ale do osób z niepełnosprawnościami już nie jest tak łatwo, że po prostu ten temat jest lepiej zaopiekowany osoby starsze, że to jest normalne, no każdy się starzeje, więc jest a niepełnosprawność jest tragedia najgorsza, jakby, że starość jest normalną koleją rzeczy, ale już niepełnosprawność jest jakaś tragedia najgorsza rzeczy na świecie i po prostu nikt nie zniesie takiej pracy z osobą z niepełnosprawnością, że to jest po prostu najgorsza praca, jaka może być. A jest? Najlepsza. A jest najlepsza, usłyszałem cichy głos asystentki. I ja powtarzam ten głos. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Dzięki za zaproszenie. Bardzo miło mi było cię poznać. Życzę powodzenia. Nie shitpostuj tak dużo na Twitterze. Dobrze, postaram się. Podpowiem ci jako kolega z większym stażem w branży internetowej. Nie, żebym pozjadał wszystkie rozumy, a broń Boże, tak nie jest. Ale jak nie będziesz wkurzał ludzi, to jest większa szansa, że marki będą chciały z tobą pracować. Ja nie mówię, że to nie dlatego z tobą pracują. Nie, broń Boże. Najpewniej chodzi dokładnie o to, o czym mówiłeś. Czyli o strategię, kampanię, planowanie i to wszystko, co robią wspaniali marketerzy, ale życzę ci powodzenia. Życzę, żeby twoja uszczelka w gardle w kolejnej wersji była mniej bolesna. Dzięki. Życzę ci wspaniałych przygód. No i co? Do zobaczenia za jakiś czas, mam nadzieję. Ale już chciałbym razem z żoną. Dobrze, tak zróbmy. Okej, super. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.